Nazywam się Elżbieta Dębska. Dzisiaj jest 22 kwietnia 2018 roku. Jestem uwięziona na posesji, na której mieszkam od 2007 roku, od śmierci mojego ojca, to znaczy od ponad 10 lat. Zostałam uwięziona w wyniku napadu w dniu 10 listopada 2017 roku. Od tamtej pory, to znaczy przez 5 miesięcy, nie wyszłam z domu. Jestem bez wody, bez prądu i bez gazu. Uwięzienie okazuje się po tym okresie czasu, mam wystarczająco dowodów, żeby powiedzieć, że uwięziła mnie policja. Proszę zwrócić, proszę Państwa, zwrócenie uwagi. Tu są dwa banery protestacyjne, które Pani zawiesiła, ponieważ Tesco jest podobno postawione bezprawnie na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i została wycięta działka leśna. Pani protestowała przeciwko temu Tesco i powiesiła dwa banery protestacyjne. W odpowiedzi Tesco postawiło ze stalowej konstrukcji i blachy płot wysokości na około 5 metrów. Pani wchodziła tamtędy po daszku i tam w tamtym rogu wyciągała na linię żywność, wodę, no i zaopatrzenie całe, karmę dla psów i tak dalej. Mamy film, jak pani Elżbieta próbuje to wyciągać. Niestety jej prześladowcy zamontowali tam druty kolczaste na wysięgnikach, jak w obozie koncentracyjnym, tu porównanie jest zasadne, żeby pani Elżbieta nie mogła wyciągać żywności. W związku z tym została jedna droga po murze sąsiedniej posesji i tutaj przez te druty i no prawda blachę, tutaj jeszcze dodatkowa jest blacha. Blachę teraz założyli, tak? Tak, tak, ta blacha też utrudnia trochę wyjście stąd, no ale no, normalny, sprawny mężczyzna tędy wyjdzie, no nie? I tędy przerzucaliśmy węgiel, tu są jeszcze, prawda, rozsypał się worek węgla, karma dla psów się rozsypała, no bo musimy to zrzucać, nie zawsze możemy wchodzić, no bo tu też, no radzono mi, żebym w ciągu dnia nie wchodził, tylko gdzieś tak koło 12, 11 w nocy, no bo można się spotkać z tymi panami, no nie? Są ci panowie agresywni? Od czasu, jak pojawił się Piotr Ikonowicz, to pani powiedziała, że ucichli, ale oni się rzucali, stosowali agresję fizyczną wobec starszej pani, która dostarczała tu pożywienie. Ona kiedyś uszyła taki mały woreczek, żeby przeciskać to pożywienie dziurami wyciętymi w tej siatce. Więc no, sytuacja po prostu nieprawdopodobna. Jak długo to trwa? Od ponad roku. Ja sprawę znam od kilku tygodni dopiero, no i jak to zobaczyłem, to po prostu byłem zszokowany, bo niestety no, wygląda na to, że po prostu jakaś pamięć historyczna nas zawodzi. To pan przeciął tą kłódkę, tak? Tak. W tej bramie? Tak. Brama słabo się trzymała, tylko ta brama miała dla nich bardzo duże znaczenie, żeby tego nie otworzyć. Jakieś, nie wiem, widać tutaj jakąś taką barierę psychologiczną. Druty, chodzi pan tutaj... materiał. Tak, ale to tylko dla siebie. Kamera. Już zrobiłem. Tak, skierowana. Już zrobiłem. A tam tutaj jeszcze góra śmieci. Ona biedna. Nie może wywieźć śmieci, bo jak ona wystawia te śmieci, oni podrzucają śmieci z powrotem. Pokażecie mi to, gdzie to jest? Tak, masz to. Jeszcze charakterystyczne w tej sytuacji jest to, że to jest systematyczne nękanie, żeby po prostu doprowadzić do szaleństwa i żeby pani Elżbieta opuściła swoją nieruchomość. Znaczy no tak, bo mnie doszły słuchy właśnie, że starają się tutaj ludzie mówić, wmawiać, tak, że ta kobieta właśnie jest szalona. No proszę pana, ja powiem tak, ja różne rzeczy w życiu przeżyłem i także tragedie rodzinne, ale gdybym siedział przez rok w pustym, wielkim domu, który jest pozbawiony wody, prądu i był nękany przez no, jakichś bandytów, no to podejrzewam, że byłbym w gorszym stanie psychicznym niż ta pani. Ja też. A tutaj widzę drzwi zaspawane. Tak, tak. To zaspawali jej wszystkie wyjścia, tak żeby ona mogła tylko z jednej strony wychodzić i na to wyjście jest skierowana kamera.
Pani Elżbieta twierdzi, że nawet policja ma podgląd pod tą kamerę i ja bym tego nie wykluczał, bo rozmawiałem tu przy którymś, przy naszej poprzedniej interwencji, rozmawiałem z policjantem, który w momencie, kiedy tam inni policjanci odeszli, spojrzał na mnie i powiedział: wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. Więc tutaj niestety, ale sprawa jest ustawiona, wygląda na to także w policji. Chodźmy, zobaczymy teraz z tamtej strony. A tu są te śmieci wszystkie, tak? Tak. Teraz jest mróz, ale przyjdzie wiosna, ciepło, to jest potencjalne wynikanie robactwa. Tutaj sprawa jest, się ciągnie bardzo daleko wstecz i dlatego być może oni tak się bronią przed tym, bo tu może być zamieszane Tesco, zamieszana policja w Wawrze albo nawet jeszcze wyżej. Jest druga kamera, drugie okno. Jest pod nieustającym obstrzałem po prostu. Nie może się w oknie pokazać, żeby ktoś nie... Czyli dokładnie wiedzą, kiedy wejdzie, wyjdzie, wszystko, tak? Tak, wszystko co do joty. Wszystko kontrolują i straszą, nękają. Tutaj po naszej poprzedniej wizycie wybili szyby w przyczepie kampingowej. Wiadomo, że oni tak... To są... Mi to wygląda na po prostu celowe nękanie, doprowadzenie do szaleństwa, a nawet coś w rodzaju doświadczeń na ludziach. To zrobimy, zobacz, żeby wybite przed. No i dużo policji przyjechało. Kogo oni chronią w takim bądź razie? No poprzednim razem wyraźnie chronili bandytów. To znaczy, no też musieliśmy przeskakiwać przez płot i dopiero po szarpaninie tutaj z dozorcą oni pozwolili wnieść worki z węglem i zaopatrzeniem. No, nie otworzyli bramy. No, to jest skandaliczne, że policja chroni prywatne więzienie, prywatny obóz koncentracyjny w stolicy Polski. Tak, bo ja mam takie, wiesz, nie mogę. Ale nie mogę się wypowiadać za prokuratorem, nie mogę powiedzieć, dlaczego to tak wygląda, dlaczego chyba to trwa, czy to jest szybko, czy jest to wolno. Nie jest mi to oceniać. Ale nie, ale może jako policja, ale jako obywatel ma pan prawo ocenić. No bo inaczej to by wszystko było. Jak pan jest na służbie, to ma pewne obowiązki. Takie muszą być wyważone. Dobrze, ale tego, jak jesteś ojcem, to jesteś obywatelem, jesteś mężem i tak dalej. Jesteś sąsiadem, no, jesteś człowiekiem. Ja też się dziwię, że tą nielegalną blamę pozwolili to postawić i stać temu nagierkanemu to na... Jeszcze te i nie wpuszczać nikogo, no. Bo też tam do budynku musi być, no. No to kto ty? Przecież ona sama tego nie robiła. No policja też. Ale to tak sobie rozmawiamy prywatnie. Ale tutaj jest ta kamera. Ja nie jestem wiesz tutaj. Tak. Ale to spiguje. Staruszko, no. Kamera, tam kamera. Czekasz, zobacz, ten gówniarz musi tak nie wychodzić. Ale to było otwarte, ja byłam już tam za bramą. I jestem ten sąsiad jest, co Eli okno wybił. Przy mnie byłam świadkiem, mnie samochód chciał zniszczyć i mnie wypchnął stamtąd tu, bo powiedział, że to jest jego, niech on pokaże policji, dlaczego mówi, że on jest właścicielem tego. On tam. A tamten powiedział, że narkotyki na ćpawa. I przyszłam do Znam go osobiście, to jest sąsiad z tamtej. Jest! No patrzcie, ja się martwiłam, że nie będzie. Jest! Pan z małym ptakiem. To jest ten pan, który mnie dzisiaj popychał i zaraz policja przyjedzie. To tylko cię do mnie kurwo powie. No dobrze, powie do mnie kurwo. Proszę panią, to jest ten człowiek. No my wiemy, kto to jest. Proszę panią, co pani tak wyzywała. No i to tak to pójść. Nie jest po prostu zarządca terenu. Proszę do niego zadzwonić. Dawno kurwa tu jest, kurwa kurwa prosi. Ale kurwa, no pan dzwoni. I to pan włożyłeś? Czy nie? No należało.
No a ja, jak tu policja przyjedzie, jak zbili okno, jak ja byłam, bo ja spałam, wyciągnął okno, złożyli obecny rząd i rzekali i w ogóle spadł, to przyjechali za 3 godziny, no to tak jest, policja spadła, wychodzili i to jest, nie zapytałem, że pan go okaże. A my się znam, my się znam. My się w tym, w tej... Już mnie pobić chciał. Już mam nagrane. Furtka była otwarta, weszłam. Mówię, że idzie do ludzi. A on mówi, a co ty zrobisz? Ale wiesz co, to wystarczy 3 razy mocniej kopnąć. Kaszynko, czy możesz uczestniczyć? Uczestniczy. A jest pani Jaworok. Tak, to będzie żalu, nie? No tak, no nie. Naporu głosów coś. Taka nie masz? Naporu głosów. Niech jest, mówimy pod prawo, dobra? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, na poważnie. Czekałem, aż wreszcie pani odpowie. Pani Jaworowicz, my czekamy już od godziny. Wcześniej brama była otwarta. Ten człowiek wyszedł z tamtej strony i nas popychał. Mamy to nagrane. A was popychał ten? O ten usarek, którego ja znam. Schował się tam. Schował się, ale my mamy to nagrane. Ja tylko mam prośbę, nie filmujcie mnie. Zjawiajcie na Facebooka. Proszę się chować przed kamerą. Wrześniu, ale chociaż jedną. Proszę pani, ze studiem, z redaktorem wcześniej. Ten redaktor też konkurencyjny. Dzień dobry, żadna konkurencja, to nie jest konkurencja. Wszyscy pokazujemy to, co mamy pokazywać. A co macie konkurencyjne? A co wy macie pokazywać? Prowadzę studio Polaków, internetową niezależną telewizję. O, brawo, brawo. Widzę, tak? Że tutaj wszyscy zorganizowani. Tak. Ale wódz jest jeden. No, wódz właśnie czekają. Wszyscy jesteśmy wodzami. Suwereni. Myślałyśmy, że już jest. Czy my jak zwykle przyjechaliśmy z dostawą rzeczy niezbędnych do życia. No. Pani Elżbieta ma odciętą wodę, gaz i prąd. To jest. Obie zresztą postawił ojciec pani Elżbiety. Obie co? Obydwa. Oba te budynki. Trzy, jeszcze jeden. Dobrze, ale czy, proszę państwa, widzę, że działacie w grupie. Tak. Ostrej grupie. Zorganizowane, ale nie przestępczej. Nie, jeszcze nie. Jeszcze bronimy prawa. Bo... Ja jestem fotograf grupy pana Ikonowicza. Tak jest. Ale o, tutaj co się niesie? No węgiel. Węgiel, gaz, żeby się ogrzać, bo przecież nic nie ma kobieta. Od czego to? Nie chcemy, żeby ta pani zamarzła, żeby była kolejną 60. ofiarą mrozu w Polsce w tym roku. Ale skąd państwo? No ale... Skąd, bo czytam, że z całej Polski mówi mi pan. Pani skąd przyjechała? My jesteśmy razem tutaj od pani Eli znajomymi koleżankami. A, koleżanki tak, przyjechały. A pan z parentem i co on zrobił? Jestem z Białołęki. Nie posiadam mieszkania. Też? I też chcę chronić kobiety, którą muszę wrócić za chwilę. Albo nie pozwolę ci żyć normalnie.
pan też jakiś, jest ofiarą... jakiś bandyta postawił tu sobie płot i nie wiem, bezprawnie. Ten pan próbował... Jeszcze raz, bo ja idzie pani do kamery. Zosiu, wszystko wytłumaczy, jak to jest. Chodź, idziemy po wózku. Same niezależne telewizje przyleciały. Wszyscy coś kręcą. Więc proszę łaskawie się skupić i opowiedzieć, co tu się stało. Dlaczego państwo są w tak dużej grupie? Uwięziona przez tutaj sąsiadów i grupę Macieja Biadona, którzy chcą ją stąd wyrzucić, po prostu przerwać posiadanie, które ona tutaj zasiaduje. Ona chce się zasiedzieć. Tak, a jakiś pan wyrzeci? Dobry pan. Właśnie sąsiad, który prześladuje. Pan sąsiad prześladuje. Tak, mnie osobiście zniszczyć chcieli samochód, co jest zgłoszone na policji w Wawrze. Wybili pani Elżbiecie okno, proszę, do dnia dzisiejszego jest zaklejone tym, jak byłam gościem... Ale kto to zrobił, nie wiemy Kto tam, to nie wiemy. Ale uważam, że samochód, który miałam na posesji pani... To co? To pan wybija te okna? Nie, niestety nie ja. Niestety, to pan autorstwo, bo... Nie, no pan Zdeczka sama robi. Sama postawiła sobie też bramę. Sama sobie nie przede wszystkim, proszę państwa, ja służę telefonem do zarządcy tego budynku. Proszę zadzwonić i ustalić. Ja a mam a co on tam robi? Sąsiad, nic tam nie ma. Ostatnio pan był właścicielem. Nie łamali, to państwo stwierdzaliście sami sobie to, tak? Ale czy ja mogę z panem rozmawiać bez przerywania? Z tym państwem to ciężko raczej jest rozmawiać. Tak? Ale co, dlaczego? Co to są za ludzie? Przykrzykują, nie można porozmawiać. Po prostu... Oni bronią kobiety, która jest uwięziona. Nie, właśnie po to jestem, że gdyby pani Dębska się źle poczuła, żeby panią Dębską wypuścić, tak? A przy mnie ten pan zakładał maski, maski trupie, żeby pani Elżbieta nie trupa. Trupie. Odcięliście wodę, odcięliście prąd, a gdzie orzeczenie o eksmisji? A to jest artykuł 191 kodeksu karnego, utrudnianie zamieszkiwania. I pan wie, że to jest przestępstwo. I to się oczywiście skończy w prokuraturze. I przeskakiwanie przez płot nie jest według proszę pana przestępstwem. No przecież ja ratuję życie, bo pan... Proszę pana, kobiecie, to nie jest tak do końca. Gdyby pani pan otworzył tą furtkę, a nie skakał przez płot. Proszę pana. A dzisiaj też przeskoczymy przez płot. Przepraszam bardzo, on, jakie on ja bym prosiła, żeby pan za chwilę... Proszę pana, czy ja mogę wejść do tej pani, ponieważ ona jednak jest więziona. A rozmowy z tymi, którzy chcą jej pomóc, odbywają się podobno z drabiny przez płot. A pan ten w tym pani Dębska w każdej chwili może do państwa wyjść. A to bardzo tylko, że nie wróci. A tylko, że nie wróci, proszę pana. Pani Dębska nie stanowi tutaj, że nie ma żadnego aktu. Ja zapraszam państwa, żeby zobaczyć od drugiej strony obóz koncentracyjny, jak jest dostarczana żywność do tej pani na linię i przez zgadzam się. Jeżeli pani Dębska prowadzi sprawę o zasiedzenie tej posiadłości, to może ze swoich apartamentów równie dobrze, ciepłych, ogrzewanych prowadzić, prawda? A ma takie apartamenty? Oczywiście, że jeżeli tak. Jeżeli ktoś sprawę zasiedzenie prowadzi, przepraszam to bardzo, ale musi być, to nie musi być w tym miejscu. Przecież pani Dębska nie jest biedną panią. Może od siebie tam z Otwocka, tak? Czy gdzie tam pani? A gdzie ta pani jest fizycznie? Fizycznie jest tutaj, bo to czy można do niej wejść? Zabarykadowała i tak pani nie otworzy. Jak zabarykadowała? No wiecie co? Za spawanem. No. Gdzie? Tutaj ma pan, proszę podejść, ja panu pokażę. No tutaj ma ale co, a pani co ma redaktor? No, ja mam tu szaliczek. No ja mam też szaliczek. Nie, pan ładną ma tutaj. No dziękuję taką... bardzo, no ale w tej chwili nie jesteśmy tutaj do tego. A mogę czy, wejść to, do tej czy to o czym świadczy? Proszę panią, bardzo proszę zadzwonić do zarządcy. Ja służę tutaj numerem. A co pan ma i proszę, i proszę, na proszę, ale proszę panią, czy. Ja się pytam, jakiej marki ma pani zegarek? No, wiem, ale nie to podajmy, bo reklamy nie robimy, ale pan ma dzierganki, ale pan... O czym się świadczy? No trochę tak. O czym? Proszę pana, kto założył to drutko? A czy to jest pana? Przepraszam bardzo. Pan mi powiedział pół godziny temu, że pan jest właścicielem tego. Proszę panią. Czy pan podtrzymuje to, że pan jest właścicielem? Proszę panią, bo nie chciałem z panią dyskutować. No to ale proszę pana, skoro ja byłam tam... Tak, zachowywaliście się agresywnie. Ależ mamy to nagranie, kto się zachowywał jak. Mamy, o, dzięki Bogu, że jeszcze te kamery teraz mamy. Wie pan, ja też mam te kamery. No ale a to może pan powie... Bardzo dużo tu widzimy. No,
no. kamer. Bardzo kto je dużo założył? Widzimy. Właściciel. Kto jest właścicielem? No. Właściciel jest pani Bylicka, która przebywa w Australii. Tak? Są na to dokumenty, jest hipoteka. Co się państwo ja jestem jako dozorca, ja nic do państwa nie mam. My idziemy do pani dozorcy. My idziemy do pani jedzenie, proszę pana, bardzo proszę. To pani jako dozorca otworzy pan drzwi. To pani jako dozorca otworzy pan drzwi i wpuści nas. Z nikim tu. Nie jest to dozorcą nazywa. Skoro jest pan tutaj odźwierny, więc proszę otwierać. No. Przepraszam, ale niestety nie będziemy tak tego nagrywać. O tym, co mają te drugi kolczaste świadczy. O tym, żeby nie przeskakiwać przez ten. No. A ktoś raz przeskakiwał? Tak, oczywiście. No tutaj właśnie. To jakiś chyba ten, jacyś pszczoła. Jeszcze raz państwu tłumaczę. Dałem telefon do zarządu. Proszę zadzwonić do firmy Aureus. Firma Aureus, tak? Dobrze, a jak, w jaki sposób państwo, przyjaciele tej pani, pani Elżbiety nomen omen, się kontaktujecie w ogóle z nią? Przez drabiną wchodzicie, czy jak? No tam jest muszowo obejść od Tesco. Podajemy tylko... Gdzieś przez płoty podawaliśmy od tyłu, od Tesco, najpierw przez taki 8-metrowy płot na linię. Ona wciągała torbę z zakupami, mamy nagrania. Musiała usiąść na garażu. To co by mężczyzna miała za ochronę. Tak, wiecie. Kasiu, na kolejowej. Wodą, 5-litrowe butelki z wodą, żywność dla siebie i dla zwierząt jeszcze dodatkowo. Bo masz zwierzęta. Tak. No to musimy się skontaktować. Ten sąsiad, Dariusz Usarek, napadł mnie i moją koleżankę, gdzie byłyśmy tutaj. Siedziałyśmy z tyłu przy samochodzie. On jak napadł, to no jest napad, no ten pan jest taki. I powiedział, że on nas pozabija, wykuł. No. A dlaczego pan się tak zachował? Proszę przestać kręcić to, ponieważ sobie ja nie życzę, żeby państwo to rejestrowali. Proszę przestać. Nie będzie wszystko... A ja proszę, żeby pan przestał. Niech pan robi reportaże sam, beze mnie, dobrze? Proszę przestać. No to już nie kręcimy. Nie. Ten facet nadal to kręci, będzie puszczał.